warto uczyć się, jak mówić o nauce. Nawet jeżeli jesteśmy naukowcami i rozmawiamy między sobą. Jak przygotować się do FameLabu? Trzeba znaleźć sobie temat, który nas naprawdę interesuje i naprawdę nas kręci. Tymi emocjami, które nas drzemią, później można zaradzić właśnie publiczność, będąc już na scenie. I nie bójcie się brać udziału w FameLabie. Najgorsze, co się może zdarzyć, to wygracie i pojedziecie na etap międzynarodowy, a tam nauczycie się jeszcze więcej, uwierzycie jeszcze bardziej w samych siebie i poznacie najlepszych popularyzatorów nauki z całego świata.